Wiele osób śledzących obrady Sejmu mogło być głęboko zaniepokojonych, gdy podczas jednego z lipcowych posiedzeń nagle na mównicę wszedł premier Donald Tusk, by podzielić się pewnymi informacjami na temat byłego ambasadora przy NATO Tomasza Szatkowskiego. Miały one pochodzić od naszych służb i stawiać byłego dyplomatę w niekorzystnym świetle. Na początku maja służby przekazały panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i mnie notatkę z precyzyjną informacją, która podsumowała wątpliwości czy zasadnicze zastrzeżenia wobec pana Szatkowskiego. Mówię o tym, ponieważ wokół tej sprawy narosły i emocje, i niestety także wybrzmiały kłamstwa w przestrzeni publicznej, i to zaprezentowane przez najwyższego urzędnika państwa polskiego. Mówię także o tym, żeby ugasić jakiekolwiek tutaj poczucie niepewności czy negatywne emocje, ponieważ mówię o ustaleniach wobec pana Szatkowskiego, które zostały poczynione przez służby w czasie, kiedy nadzorował je pan Kamiński, premierem był pan Morawiecki i oczywiście prezydentem był pan Andrzej Duda. Mówię, był wtedy, kiedy zostały zaprezentowane informacje na temat pana Szatkowskiego. Jest, wiemy, i jeszcze przez cały rok będzie. Zdaję sobie z tego sprawę. Chciałbym, żebyście państwo w skupieniu wysłuchali tej bardzo skróconej informacji. Jak już wspomniałem, będzie bez szczegółów operacyjnych. Powtarzam, informacji przygotowanej w roku 2019 i powtórzonej w roku 2022, wtedy, kiedy rozstrzygały się losy pana Szatkowskiego jako ambasadora, a później ponownie, kiedy była kwestia odnowienia jego dostępu do tajnych informacji. Te informacje o panu Szatkowskim przygotowała Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Powtarzam jeszcze raz, pod rządami PiS-u, prowadzona przez oficerów, szefów służb nominowanych przez PiS. Według ustaleń Służby Kontrwywiadu Wojskowego, o czym pana prezydenta poinformowaliśmy, chociaż zakładaliśmy, że pan prezydent wiedział o tym także wtedy, kiedy upierał się, aby pan Szatkowski został ambasadorem przy NATO. Otóż według ówczesnych ustaleń panu Szatkowskiemu zarzucono nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi, uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych, a także opieranie się na sugestiach i inspiracjach zagranicznych firm przy sporządzaniu ważnych dokumentów państwowych dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa państwa. Nie wiem, skąd na sali głosy lekceważenia. Jeszcze raz powtarzam. To w roku 2019 SKW w tej sprawie właśnie tak sformułowała swoje zastrzeżenia. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za waszych czasów miała zaopiniować kandydaturę pana Szatkowskiego, ówczesne SKW ukryło te informacje przed Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2022 roku ta sama SKW, nie podejmując żadnych dalszych czynności wyjaśniających, potwierdziła także wobec Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdolność pana Szatkowskiego, jeśli chodzi o dostęp do dokumentów niejawnych. Ja chciałbym, żebyście państwo, żeby to dotarło do wszystkich, bo mówimy o sprawach najważniejszych z możliwych. Mówimy o człowieku, który nie tylko że miał dostęp, ale wykorzystywał ten dostęp do dokumentów o charakterze strategicznym, które wpływały na decyzje o zamówieniach na gigantyczną skalę. Wiedział o tym od początku pan prezydent. Otrzymał ponownie informacje w tej kwestii na początku maja, tylko z jedną intencją, żeby więcej nie posyłał pana Szatkowskiego, aby jako reprezentanta Polski w NATO. Co gorsza, pojawiły się nawet takie sugestie, że pan Szatkowski być może będzie kandydatem ze strony pana prezydenta na jedno z najwyższych stanowisk w NATO. Ja bym tego
Tak, i istniało realne zagrożenie, że mógł wygrać. Z tego powodu i jak rozumiem, wszyscy bylibyście zadowoleni z tego, że ktoś zakwestionowany przez wasze służby byłby dalej reprezentantem bardzo ważnych interesów dotyczących bezpieczeństwa, a także finansów. Teraz Tomasz Szatkowski zapowiada, że zamierza wejść na drogę sądową z premierem Tuskiem. W wywiadzie z Rzeczpospolitą odniósł się też do jego zarzutów. Doprecyzujmy. Premier stwierdził, że to służba kontrwywiadu wojskowego w 2019 roku postawiła mi takie zarzuty. Tak naprawdę są to jednak jedynie pomówienia wynikające z donosu, który został złożony przeciwko mnie, gdy byłem wiceministrem obrony, a o weryfikację, którego ja sam poprosiłem SKW, powiedział. Co jeszcze ważniejsze, a czego także zabrakło w tym zdumiewającym wystąpieniu, weryfikacja została zakończona w sposób pozytywny, oddalając wszelkie ewentualne podejrzenia. Albo więc pan premier świadomie dezinformuje, albo ktoś go wprowadził w błąd, a on nie zadbał o weryfikację tych informacji, dodał Szatkowski. Były ambasador przy NATO w tej samej rozmowie zapewnił, że wciąż zamierza walczyć o swoje dobre imię z Donaldem Tuskiem. Tak jak wcześniej zapowiadałem, po serii zmanipulowanych i nierzetelnych publikacji Gazety Wyborczej oraz fiasku żądań sprostowania, złożyłem pozew o ochronę moich dóbr osobistych. Oskarżenia premiera Tuska są nie tylko głęboko niesprawiedliwe wobec mojej, jestem o tym przekonany, ciężkiej i uczciwej pracy na rzecz naszego kraju. Pokrzyżowały one ponadto moje plany zawodowe, które były związane z działalnością ekspercką i akademicką. Odczuwam dziś ich negatywne efekty, skomentował. Odwołanie Tomasza Szatkowskiego już wcześniej wzbudziło kontrowersje. Nie zgodzić się miał na nie prezydent Andrzej Duda. Po lipcowych oskarżeniach premiera wziął go także w obronę na antenie Polsat News, mówiąc: w związku z powyższym pan ambasador Szatkowski podlegał wcześniej wszystkim sprawdzeniom. Co więcej, pan ambasador Szatkowski występował także w ostatnim czasie na ważne stanowisko w Sojuszu Północnoatlantyckim, gdzie, nie mam żadnych wątpliwości, poddawany był również kontroli kontrwywiadowczej służb NATO. I żadne zastrzeżenia wobec pana ambasadora Szatkowskiego, także ze strony służb NATO, nie były wobec mnie zgłaszane. Ja o żadnych zastrzeżeniach nic nie wiem, powiedział Andrzej Duda. Teraz pozostaje czekać na rozpatrzenie tego sporu przez sąd. Zapraszamy do komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału.